Pokłócili się, więc chwycił za nóż. Koszmar w Pruszczu Gdańskim. Sprzeczka w jednym z domów na terenie Pruszcza Gdańskiego zakończyła się przerażającym rozbojem. 48-latek w pewnym momencie chwycił za nóż i rzucił się na swojego 35-letniego towarzysza. Mężczyzna z ranami na twarzy trafił do szpitala, a sprawcy grozi do 20 lat więzienia. Do zdarzenia doszło w sobotę, 30 grudnia w Pruszczu Gdańskim. Gdy dyżurny z komendy powiatowej dostał zgłoszenie, że w jednym z domów doszło do poważnej bójki, na miejsce udał się patrol policji. Pruszcz Gdański. Zaatakował kolegę nożem. W sobotę wieczorem w Pruszczu Gdańskim doszło do bójki, w wyniku której 35-letni mężczyzna został raniony nożem. Policjanci, którzy natychmiast zostali skierowani na miejsce, udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej i wezwali karetkę pogotowia. 48-letni mężczyzna, który według wstępnych ustaleń zadał rany nożem 35-latkowi, został zatrzymany przez policję. Zebrany materiał dowodowy pozwolił śledczym na przedstawienie zatrzymanemu zarzuty ciężkiego uszkodzenia ciała. Sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt. Kobieta zginęła pod kołami pociągu. Dramat pod Legionowem. Do strasznego wypadku doszło zaledwie około 500 metrów przed stacją w podwarszawskim Legionowie. Pociąg potrącił kobietę, która znalazła się na torach. Niestety, zginęła. Do wypadku doszło przed godziną 18 pomiędzy stacjami Choszczówka i Legionowo. Na wysokości osiedla Nowy Bukowiec. Od tej pory na miejscu pracują służby, straż pożarna, policja oraz pogotowie. Na miejscu jest także prokuratora. Jak poinformowała Gazeta Powiatowa, pociągiem podróżowało około 300 osób. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani z pociągu. Legionowo. Godzinne opóźnienia. Zarząd Transportu Miejskiego informuje także, że występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S3, S4, S40 oraz kolei mazowieckich. Pociągi na odcinku Warszawa-Praga-Legionowo są opóźnione o godzinę. Natomiast pociąg linii S4 z Piaseczna, 18:24, do Zegrza Południowego został odwołany na odcinku Warszawa-Gdańska-Zegrze Południowe. Pociąg ze stacji Zegrze Południowe, 20:15, do Piaseczna został odwołany na odcinku Zegrze Południowe, Warszawa-Gdańska.